Cześć! Dziś zapraszamy Was na Pomorze Zachodnie. Wspólnie spłyniemy rzeką Regą oraz odwiedzimy Trzebiatów, urocze miasto, w którym rozpoczynamy nasz spływ. Trzebiatów to miasto o średniowiecznym rozplanowaniu. Otoczone jest częściowo zachowanymi murami obronnymi oraz fosą. Na rynku znajduje się ratusz oraz liczne mieszczańskie kamienice. Przystań kajakowa znajduje się nieopodal miasta. Udajemy się tam więc na piechotę. Tak jest. No więc jesteśmy sobie w Trzebiatowie na rzece, w tej chwili Młynówce akurat, ale za chwilę za pomocą przenoski przeniesiemy się na rzekę Regę i płyniemy do Mrzeżyna. Regę. Będzie nam Bob Marley dzisiaj towarzyszył na tym spływie. No to nic, komu drogę, temu trampki. Widać basztę. Po lewej stronie Trzebiatów. Baszta Kaszana. Myślę, że na historię o Baszcie Kaszanie jeszcze przyjdzie czas. Mijaliśmy przed chwilą Basztę Kaszanę. Pora zobaczyć ją z bliska. Baszta wzniesiona została w XIV wieku. Legenda głosi, że miska gorącej kaszy, którą zajadał się jeden z obrońców pełniących nocną straż, spadła na głowy skradających się gryfickich wojów. Krzyki oparzonych wrogów zaalarmowały Trzebiatowian, którzy w obliczu grożącej im utraty dobytku i życia wspólnie odparli atak. W ten sposób kasza ocaliła miasto, a baszta została Basztą Kaszaną. No, opala się. No nie wiem, tak się nastroszyło, jakby zimno było. Myślisz? Hello, duck. Zniknęli kajakarze. Ciekawe, czy już przenoszą, czy jeszcze? I tutaj będziemy przenosić się. No, a zaczynamy nasz spływ w Trzebiatowie, miasteczku związanym z historią o słoniu, którą za chwilę przytoczę. Tymczasem płyniemy sobie rzeką Regą, jedną z tych rzek, która swoje ujście ma w Bałtyku, a my konkretnie płyniemy do Mrzeżyna, jakieś 15 km. Kościół Mariacki
powstawał w latach 1303-1370 i jest jednym z najwyższych kościołów na Pomorzu Zachodnim. Ma wysokość 90 metrów. Jego neogotycki wystrój pochodzi z połowy XIX wieku. Kościół słynie także ze swoich dzwonów. Największy, Maria, pochodzi z roku 1515, a inny, oddany w 1399 roku, należy do najstarszych dzwonów w Polsce. Z lewej strony widać stare mury miejskie w Trzebiatowie. Zaraz przepłyniemy pod mostkiem, który łączy dwa brzegi rzeki Regi, ale się zrymowało. No i jak się pogoda pięknie rozwinęła, a rano było tak troszeczkę pochmurnie i zimno. A jak przyjemnie. No tutaj to już tak dwa pół metra jest. Tak. No, powoli opuszczamy Trzebiatów. Normalnie kwiatki w wannie. No. Dekoracja. Port rzeczny. I flami. I flami. Jak tam, Bartek, nastroje? Nas jest dwoje. Dlatego nastroje są dobre. Tak. Tak. Gonią nas Niemcy. Podoba ci się rzeka? Fajna rzeka, no. Można sobie na niej odpocząć, nie jest taka... Wymagająca. Wymagająca przedzierania się przez chaszcze. Tak jest. Wykonywania zwałek. Przynajmniej jak do tej pory. Zobaczymy, jak będzie później. Ale tak, faktycznie w końcu się można zrelaksować, bo po tych ostatnio rzekach pełnych pięknej roślinności, no to trzeba było się trochę napracować, to prawda. Może parę słów o Redze, bo to bardzo ciekawa rzeka. Począwszy od tego, że tak naprawdę nie do końca wiadomo, ile ma ta rzeka długości, a to ze względu na to, że ona bardzo mocno meandruje. I w jednych źródłach piszą, że 167 km, w innych, że 199. Bartek na prawo. No i to jest bardzo ciekawe, bo pierwszy raz się w sumie spotykamy z czymś takim. A gdzie płynie Rega? Rega wypływa spod Połczyna Zdrój, w którym byliśmy niedawno. I płynie w kierunku Bałtyku, do którego uchodzi. No przez województwo zachodniopomorskie, wiadomo. Po jeziorze zachodniopomorskie i pobrzeże szczecińskie. Z takich ciekawostek możemy zdradzić, że Rega jest 24. pod względem długości rzeką w Polsce. No i jest też jedną z największych rzek Przymorza. Czyli taką rzeką, która wpada do Bałtyku. Na razie płyniemy tutaj takimi obszarami łąkowymi, są jakieś pojedyncze drzewa, ale w dalszej części będziemy płynąć lasem. No i zdecydowanie jest to rzeka, która się nadaje do odpoczynku, z dala od turystów. No i na pewno atrakcją dużą jest to, że praktycznie kończymy spływ w morzu, bo w Mrzeżynie, tuż przy moście. Kolejny most na Redze przed nami. Co ciekawe, w rzece żyją pstrągi, trocie. Chociaż nie jest ona tak przejrzysta, być może dlatego, że jest wysoki poziom i po opadach, jak ostatnio drawy widzieliśmy. I na pewno jest dużo szersza. Jak widzicie, już tutaj na tym etapie można powiedzieć, w dolnym biegu
Regii. Rzeka jest już dosyć szeroka. No i raczej spokojnie można tędy płynąć. Nieliczne jakieś tam przeszkody, przewalone drzewa, ale to nie musieliśmy jeszcze wychodzić z kajaka w związku z przeszkodami. Podobno spływy kajakowe Regą można zacząć już od Świdwina, ale tam jest dosyć duża uciążliwość tego szlaku. My natomiast wypływamy z Trzebiatowa. No i tutaj... Tak, tu był chyba kiedyś most, z tej strony. Aha, faktycznie. Taki już bardziej podmurowy. Czyli tu był kiedyś most. A teraz jest tam. Może to był kolejowy po prostu. Być może. No, być może za chwilę też będzie ruiną, jak tamten, który minęliśmy. Ciekawe. Jest zabezpieczony chyba, żeby się nie rozwalić całkiem, ale tak słabiutko. Nie wiem, czy tu jest za małka, to chyba raczej taka kładka może. I płyniemy sobie już godzinkę. Jakoś dzisiaj tak leniwie, że jesteśmy ostatni, ale widzimy na horyzoncie przedostatni kajak, więc nie mamy aż takiego opóźnienia. Krajobraz troszeczkę się zmienia, tutaj pojawia się Sitowie, trzciny, pałki wodne. No i mocno wieje wiatr, pewnie od morza. Ten traktor wpłynie do rzeki. O, a przed nami jedno z nielicznych miejsc na trasie, jak nie jedyne, gdzie można się zatrzymać na chwilę. Zrobić sobie przerwę, iść sików, krzaczki, no i przycumować kajak na chwileczkę. To jest chyba jakaś elektrownia wodna, albo jakaś tama, tam widać coś tam ciekawe. Ale my się tu jeszcze nie zatrzymujemy, płyniemy dalej. I nie będziemy ostatni. Tym to oto sposobem. Kręcamy tu. Trzebiatów jest często nazywany miastem słonia. Jednym z najciekawszych zabytków Trzebiatowa jest datowany na rok 1639 wizerunek słonia podnoszącego trąbą miecz oraz stojącego obok tresera. W 1639 roku Gród nad Regą odwiedziła znana w całej ówczesnej Europie słonica Hansken, która zadziwiła wszystkich swoimi cyrkowymi sztuczkami. Między innymi pozorowaną walką na rapiery ze swoim traserem. W Trzebiatowie pojawienie się Hansken upamiętnił anonimowy artysta na ścianie kamienicy. Zaś wielki Rembrandt van Rijn uwiecznił ją w 1638 roku na swojej rycinie Adam i Ewa. Słoń Rembrandta stał się głównym elementem logo turystycznego Trzebiatowa. Dziś w Trzebiatowie możemy wybrać się na spacer turystyczny szlakiem słonia, by poznać lepiej miasto. Już chyba wieje wiatr od morza, bo wpływamy do Mrzeżyna. Niebawem będziemy u
celu naszego dzisiejszego spływu. Jak widać, dosyć szeroka tutaj jest rega w tym miejscu. No i mamy dobry czas, bo jest godzina 13:10, czyli płyniemy jakieś 2,5 godziny. 14 km za nami, więc może w trzech się zamkniemy, zobaczymy. No już niedaleko. No i co, Bartku, jak tam dzisiaj? No teraz tak, ale ja ci pomagałam dzisiaj dzielnie, prawda? Tak. No właśnie. Właśnie. Jak ci się podobało na ręce? Sympatycznie. Trochę się trzeba nawiosłować, bo mocno wieje. No tutaj już też nurtu nie ma. Tyle nie gadamy, my wiosłujemy. Do zobaczenia. Widać metę. Nie wolno tutaj używać skuterów wodnych, co nas bardzo cieszy. O, faktycznie to jest koniec. Widać nasz most końcowy i widać, jak wodują kajaki tam. No proszę, a przed samą metą, przed mostem, mamy czteroosobową rodzinkę przepięknych łabędzi. Ciekawe, co się stało z resztą. Dwa dorosłe, dwa niedorosłe. Sylwia, trzy są młode. Trzy młode, ojejku, jakie to jest piękne. Jeśli spodobał Ci się nasz film, nie zapomnij zasubskrybować nasz kanał i zostawić łapkę w górę. Do zobaczenia za tydzień. Tu widzisz, wyciągają kajak. I jesteśmy w Brzeżynie, przy moście, gdzie wczoraj jechaliśmy Wiślaną, nie Wiślaną, Boże, nadmorską trasą rowerową. To będziemy za chwilę kontynuować. R10. A tu wpływamy do zatoczki i kończymy nasz spływ. Bardzo się cieszę. 3 godziny to dla mnie, nawet 2,5 to tak jest akurat. Trochę na lewo, bo uderzymy w pogotowie. Na prawo właśnie. No widzisz, dobrze, że się rozumiemy. No i tutaj musimy zaraz wysiąść. Welcome Brzeżyno. O, kaczki tu siedzą. Może ciepły ten skuter jeszcze jest. Nagrzewają się na nie. Kawa kaki.